Coraz częściej w Unii Europejskiej mówi się o potrzebie powrotu do starych, tradycyjnych gałęzi przemysłu. Jak to osiągnąć? Myślę, że ma Pan na myśli takie pojęcie jak reindustrializacja. Jest to ostatnio bardzo modne, często używane pojęcie. Uważam, że to, co dotychczas robiła Grupa Azoty, a jeszcze bardziej to, co zamierza robić, wpisuje się w ten nurt no, po prostu idealnie. Jesteśmy przemysłem tradycyjnym. Chemia ma długą, długą historię. Można powiedzieć wielowiekową już teraz. Natomiast stoimy w przededniu dużych inwestycji, wielu projektów inwestycyjnych, które powinny dać taki dodatkowy impuls zarówno Grupie Azoty, jak i polskiej gospodarce. Realizacja tego programu inwestycyjnego nie odbędzie się przecież w próżni. Będziemy te procesy inwestycyjne, budowlane, zakupy maszyn, urządzeń prowadzili w konkretnych regionach, w konkretnych miejscach. Będą to robili ludzie, którzy dzięki naszym inwestycjom zarobią pieniądze i z tymi pieniędzmi pójdą na rynek. Dlatego uważam, że plan inwestycyjny i zamierzenia Grupy Azotów wpisują się w plan premiera Morawieckiego i mogą być autentycznie kołem zamachowym części rozwoju gospodarczego w Polsce w najbliższych latach.